Hej, hej, witam was bardzo serdecznie tu z Bad Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z gry The Evil Within. Dotarliśmy do mrocznej posiadłości rodem z Residenta. Się śmiałam, że to jakieś... Szkoda, że nie zrobię jakiegoś takiego, wiecie, ten... jak to? Crossovera? Nie, no gdzie, no... Dla fanów fajnie, ale dla twórców to tak średnio by im to mogło wyjść. Lub raczej nie mogliby, no bo oni mają prawa do swoich, Residenta mają... Capcom ma Residenta? Kto ma Capcom? Teraz mi ktoś z jej powie, nie, to nie Capcom, to tamci lub tamci mają prawa do Residenta. Mniejsza z tym, ale wiecie, o co chodzi. Dzieci i niani w pożarze w Crimson City, 11 luty 2012 rok. No to tak, 10 lat temu ponad. Oczywiście przeczytacie sobie, ja tak sobie lekko przewinę. Ale dom został całkowicie zniszczony, przyczyną pożaru są ustalone, ale wstępnie oględziny wskazują na zwarcie instalacji elektrycznej. Ciąg dalszy na stronie 8. Ale w której chałupie? Tej, co jesteśmy? Czy... what? Może, może nie... Co? Co wiedziałeś? Żelu? Aha, tego mózgowego. A ja mam na tyle? Pani droga, mam na tyle? Żelu mózgowego? O, bardzo. Ja prędzej chciałam sobie przyjść, proszę pani, zapisać. Dziękuję. Akcept. A. Żelu mózgowego proszę użyć. No, pochodzimy sobie tu i tam, bo mamy bardzo możliwe otworzyć te... Co mnie zaś spędzi? Musimy otworzyć te drzwi tutaj, te co Leslie tam przyszedł z tym doktorkiem. No. No, podniesiesz? Dziękuję. Mamy 2000. Dobra, mam jakieś notatki. Jadalnia z notatki posiadłości. Tak, tak, pewnie. Notatka z jadalni posiadłości. Wreszcie udało mi się odkryć drogę, portal do nowego świata. Wszystkie szczegóły... Aha, patrzę tak na obraz zerkam. I tak mi coś odbiło od oczu. Dobra, wszystkie szczegóły były tu przez cały czas, tuż przed moim nosem. Jak to możliwe, że wcześniej nie udało mi się ich dostrzec? Dokładny proces łamania ludzkiej psychiki, niszczenie jej i przekazywanie mi władzy jest oczywiste. Gdy już go widzę, jest jasne. Może być. Co powinien zrobić i co muszę zrobić? Mogę zdobyć wszystko, czego szukałem, odzyskać wszystko, co utraciłem, ale potrzebuję środków. Jimenez? Ten kretyn wreszcie może się przydać. Jimenez. No, ten obraz. To jest to ciemne coś? Słonecznik? No. Słonecznik. Bardzo wygląda jak słonecznik. Chciałem się zapytać, czyja głowa ten słonecznik jest. Mogę? Mogę, ale nie wiem, czy powinnam. O, Jesus. Nie, nie zamykajcie ze mną drzwi! I ktoś na mnie idzie. Co to było? Co to było? Nie, zostawcie mnie, jestem grzeczna. Jestem grzeczna. Tknęłam. Wiedziałam, żeby się ukryć. Ja czułam po kościach. Ja muszę się ukryć. Mogę wyjść. Ciekawe, czy on jakby mnie tak, wiecie, podążał za mną. A kto tu tak rozwalił? Aha, bo to już było chyba otwarte, co? Tak, był otwarty. Ciekawe, co by ten, czy on by za mną podążył dalej, jakbym się nie schowała i...
Jezu, wszystko skopa. Teraz to już się pod stół nie schowię, bo to tak jakiś mini stoliczek. Do pieca się mogę schować ewentualnie. Dobra, widzę zapałki chyba. Jej, 3 zapałki. Gdzie ja mam iść? Nie wiem. Zaś coś otworzy, zaś mnie będzie śledził. O, jakaś piżarnia. Piżarnia i amunicja, no okej. Okay. Aha, pełne. Chcę zacząć używać znowu teraz snajperki. Bo tu jest... Tam w tym mi zostało jeszcze... Nie, miałeś tylko kłócnąć, a nie się chować. No już myślałam, że zaś mi się schowiesz. O, granat. Mózgu płynę. Dobra, wszystko stąd. Mogę iść. Czy mi się przyda informacja, że tu zostały mi jeszcze naboje do snajperki. Hihihi, ha 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 ha. Miech uwarte, bardzo śmieszne. A to co tu jest? O, ile stołów, znaczy krzeseł, chciałam powiedzieć. Aha, tu się też mogę schować. Po co? Nie wiem. Pewnie zaraz będę uciekać, no. O, żeby w życiu. Taka niespodzianka. Takie mi, kurde, dali bombkę. Ukryli. No dobra, może uda mi się. Proszę. Proszę, mamo. Dziękuję. Udało mi się. Uhura. W ogóle krzeseł ten, już takie zapajęczanowe. No dobra, aha, tu jeszcze mózgi leżą. Nie mogę się schować. Ja chcę iść tam, czy ja chcę... Ja w ogóle chcę iść. To jest pytanie na za milion punktów obecnie. Czy ja powinnam być tu, czy ja powinnam być... Aha! Tego pana nie chcę widzieć na oczy. Żegnam. Czy on może trafić się? No tak, no bo nie używam zaś harpunu i mam harpuna tego na zwykłego. O, tego mam dużo. Właściciel posiadłości? Nie. Coś stoi pod oknem? Krzaki. Drzewa. Czy to coś może wyjść mi? Nie, no bez... Proszę, ewentualnie schowek to może być jakiś... Jakiś taki safe. Często się zdarzało, że właśnie za obrazami były sejfy. Jakie czasy. Tak, dwa światy odgrodzone poszarpaną otchłanią. Powyżej widzowie bez twarzy drwią z tragedii. Poniżej bezbronne ofiary tracą wszystko. No raczej wygląda jak sejf na dziurki. Może trzeba coś tu przynieść. Może. A może zaś zagram na pianinę i mi się coś otworzy. Ha, ha. Wow, już mam 4 granaty. Jakieś... Gactwo. Dobra, tu na dole nie ma, tylko jest ten safe. Zapamiętajmy. Może to będzie coś potrzebne. Aha, tam jest do leczenia. Nie, wiecie co, na razie nie będę się leczyć. Pamiętajmy, że tu jest coś do leczenia w razie, bo... Ja i tak pewnie zapomnę 100 razy. Nic. Ja mogłaby być jakaś amunicja. No tak, skopa, no. Standardowo skopa. Dobra, idę w tamtą... Idę na górę. I tu też chyba jest coś do leczenia było, tak? Ja. No to mamy 2. Czyli 5 w sumie. Dzień dobry. Ile macie tu pomieszczeń takiej rezydencji? Nie wiem, takiej chałupy bym nie chciała. To jest trochę za duża. Pokazywałam wam w którymś odcinku w Red Dead Redemption, jaka chałupa by mnie interesowała. I to nie są takie wielkie hacjenty. Rezydencje wielkie. Nie, 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 być. Aha. Ja już wiem, co ja mam. O, żeś w życiu. O, żeś w życiu! Odejdź ode mnie, kuźwa. Noż, kuźw! Jak mnie pstryknął! Jak mnie pstryknął, takie pniał, jak robaka, kurde mać, no. Wow. Nie, no...
Mam, on mnie pstryknął. Jak ci ja mam tam się ukryć w takim razie? Czy ja mam wszystko ogarnięte? Chyba tak, bo tam nie miałam na tyle. No nie, no to faktycznie intuicja dobrze podpowiedziała, że mam się schować przed nim, no bo on mnie pstryknie znowu. Go kury nie wiem, gdzie ja mam się tam pod co schować. Pod kogo mam się schować? Ojejku, jejku, ale to jest wesołe po prostu. No nie, no to dobrze, no to tu się schowy pod stół. No to spoks, jakby to ktoś powiedział. Czemu on nagle tak, wiecie, pojawił się tak sekundę? Już? Nie? On się randomowo pojawia. To by było ciekawe, jakby się faktycznie randomowo gdzieś pojawiał. Ale drugi raz mi się już pojawił tam, znaczy w tej rezydencji. I wybuchnę na złość. Ale przeżyję, no to dobra, uleczę się, to nic nie tracę. Jakoś tak, wiecie. A tam jest kolejna pułapka. Kuźwa. Nienawidzicie mnie. Bo jego chyba nie da się jakoś ten zastrzelić. Albo coś w ten deseń. Ja nie sądzę, ja nie wierzę. Tak, rzucę mu butelkę, tu się mogę ewentualnie. O, siekierę. Szkoda, że na nim się nie da użyć. Siekiera, no ale wezmę sobie, może akurat coś tamten. Jak co, to uciekamy tu pod to. Dzień dobry. Mogę żyć? Nie żyć, nie tyłek żyć, tylko żyć, żyć. O Boże, czyja tam głowa jest? O, coś do uślepiającego. To, czy ta głowa się odwróci? Będzie. Mózg. Czyś. Ała. Jezu. Czy gdzieś jest jakieś, wiecie. Jest gdzieś jakieś info, gdzie ja mam co zrobić? O, jest. Jest. Ale czy mi coś to mówi? Pain. Identity. Mere consent. Ale który jest który? Dzięki, że dowiedziałam się. Okej, są dwa te. Aha, okej, dobra, widzę teraz. Widzę, chyba. Tak, dwa są po jednej stronie tego mózgu. A co ja mam na... Otóż taśmy, a... Powiedzmy, że to jest 58 ten... Nieefektywny. F7. Czyli musimy F7 trafić. Czyli muszę F7 trafić, czyli to jest. No gdzieś ta część chyba, co? Gdzieś tu to, bo to jest ta lewa kulkula. Zaraz mi zje. Nie to? No przecież dobrze ten. Szkoda, że to nie jest. O, okej. Powiedzmy, trafiłam. Co się złego stanie, nie chcę wiedzieć. Bossa. Why are you back? I didn't give you permission. Come now, we're both men of science. Czy on jest tym doktorkiem, który robi eksperymenty czasem? You can show me your experiments. I can show you things. You wouldn't like them. Mam nadzieję, że to ta dobre, właściwe wybór, a nie, że zaraz weźmie będzie gonić.
disgusting. Cała głowa. You think I'm some kind of a monster? You concern yourself so much with your appearance, but that mind of yours, that's all that matters. That's Marcello. Is that Ruvik with him? No może młody. Ten co mnie biga tu gdzie nie pojawia teraz. No i tyle, no nie, chyba więcej nic tu nie mam do roboty. Tak, mieliśmy zobaczyć to wspomnienie. Ruvik, nie, jest mnie cię proszę, ten, ja się... Mam się schować? Ruvik. Halo, kolego. Ja cię ładnie proszę. Tak, ty sobie możesz ładnie prosić, a on cię będzie miał w nosie. Dobra, chyba tu już... Jezus Maria! To było tak nagle, wiecie. Po to trzymałam siekierkę. Jezu, jak mi wyskoczył, Boże drogi. Ja zrobiłam coś nie w kolejności i był niezadowolony i mnie zaczął ścigać. Tak zaraz. Nie, ja nie chcę, wiecie, kurde, bo będę zapisywać co chwilę tą grę do domu. Nie, nie do domu. Naprawdę, no, nie, no, wkurzę się, no, ja nie lubię takich rzeczy. Nie róbcie mi tego. Ile mam mózgu? No, może coś ulepszę. Naprawdę, no, tam akurat nie wiedziałam, gdzie uciec, więc... Może faktycznie nie w kolejności był niezadowolony i się wkurzył, że o, gdzie ona idzie? Nie, 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 jeszcze na dół ma zejść. Tylko, że no to chyba randomowo wydaje mi się, że jest spotkania z nim. Pojemność. Że to są randomowe. Tylko dwa razy mnie spotkał tam za pierwszym razem, więc takie... Nie no, nie, chyba nie zrobili czegoś takiego, że jak nie pójdziemy we właściwej kolejności, to mnie będzie gryz. Nie, jak nie we właściwej pójdziesz, to cię będzie gryz. O tak. Nie mam zielonego pojęcia. Aha, nie zapisałam jeszcze, tak? Bo tylko poszłam po mózgi. Tak, zapisać sobie grę, bo mnie, kurde, gościu, wasz kumfer mnie będzie gryzł. On chyba raczej był pacjentem. On był pacjentem, ten Ruvik cały. Ten doktorek był ten, kurczę, on tu wszystko robił. Takie moje przypuszczenia są. A co, jak będzie koniec, to... Aha. Czyli, no tak, no mamy doprowadzić. Wygląda jak krew, no ale... Ruvik, dzień dobry, nie zjedz mnie, proszę. Jestem grzeczna, tylko dzbanki rozwalam. Liczę na fanty. Okej, jak tam się pojawi, to tam schowię się do szafy, to... O, mogę użyć. On się szybko teleportuje. A, tu się mogę pod łóżko schować. Jakby się nagle ewentualnie wyskoczył. Już mogę schować się? A, tu mam zaś pełne. Ciekawe, czy to jest jakoś tak ustalone, wiecie, że on może się szybko teleportować w to miejsce, a w to nie może, bo... Nie mam pojęcia. Ciekawe, raczej... O-o! Kuźwa, szybko. Nie ma mnie. Kuźwa mać. Przyszedł. Jest tu gdzieś? Halo, mnie tu nie ma. Otworzy drzwi?
Maria, tak, otworzy drzwi. Zwiesiłeś się, kuźwa. Przepraszam, ja często mówię to ze strachu, kuźwa, chyba. Nie wiem, nie znam się na tyle. I co, zaś mi się pojawi? Chyba nie, dopiero ewentualnie jak na górę. U góry będę już. To ewentualnie mógłby się pojawić. Tak, hu 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 hu, hi hi ha ha, słyszeliśmy to już. Jejku, jejku. No zawsze można było do szafy się schować, no. Tak, tak, wiem, że tu jest bomba. Już tu byłam, tylko... Czy ogarnę to? Tak, dobra. To jest takie nagłe, szybko, szybko, szybko naciśnij A w danym miejscu, bo jak nie, to cię wybuchnie. Taki zastrzyk adrenaliny trochę to jest. Nie, no nie sądzę, jak wiecie, jak chodzimy po cichu, to on nie słyszy. Nie tak działa to. Wydaje mi się, że to jest ten... Jak to się mówiło na te rzeczy, które były takie momenty... O, skryptowane, o. Chciałem już powiedzieć Call of Duty, no bo to tam pierwsze było chyba bardzo znane skrypty, jak szły w jakimś momencie. No to było skryptowane. Już widzieliśmy, więc pominę. I tu nie wiem, czy coś, czy... Może później odkryjemy, co z tym sejfem. Dobra, no trzeba będzie iść na górę, no. Mam nadzieję, że mi tu nie wyskoczy. Tu jedynie może wyskoczyć na górze teraz. Tam nie wiem, gdzie ja mam się schować. A tu stoi za drzwiami. A kolego, gdzie byłeś? Ale tu coś nie zrobi... Aha, no tak, no bo ten sejf trzeba będzie odpalić. Kolego, co robisz? Hej, idę zapisać grę, chłe, chłe, chłe. Mogę. Nie zabronisz mi gro. No, wydaje mi się, że do góry muszę iść najpierw, żeby właśnie sobie tą górę u... Tam pewnie coś będzie, coś, co potrzebuję, żeby odpalić ten sejf. Chyba będzie od lewej do prawej się szło. Dzień dobry, ja to ja znowu. To ja znowu przyszłam zapisać. Bo nie chcę Tak. Nie chcę progresu stracić. Ja się szybko irytuję, ja nie wiem, gdzie mam tam uciekać. A liczę, wiecie, na to, że on tam wyskoczy mi. Liczę na to. Ja się spodziewam. Może nie tymi schodami, żem poszła. Nie, to nie ma sensu. No nie, no on po prostu tu zejdzie, wejdzie. Zejdzie, wejdzie. Aha, ha. A jak pójdę w drugą stronę? Bo on bardziej się skryptuje, jak idziemy w... Aha. Nie pójdziesz w tamtą stronę. A tutaj? Dzień dobry, tu jest jasno, nie ma stoła. Aha, tu jest coś... O, tu coś jest. A tam jest w ogóle safe. No, zajebiste arty. Sztuka. Zaś nie ma w dzbankach nic. Nie no. Chciałam się zapytać, czy ta figurka otworzy twarz, tak. No tak, to jest ten Rubik, on się nazywał? To jest jego dom. Ucięte schowali, żeby nie było widać, co. Dobra, tu mamy pokrętło. Stare pokrętło sejfu widnieje na nim cyfra od 0 do 9, no. Już widziałam ten obraz. Coś mam zobaczyć? Mogę dzbanuszek rozwalić, jak chcecie. Nie mam jakiejś podpowiedzi czasem? Co to w ogóle? Co to kuźwa? Co to jest? Aha, jakieś takie ten... Tu też...
Dobrze, że nie tu, bo to by dziwnie wyglądało. A to co to jest? Aha, myślałem, że jakaś cyfra tam jest. Tak, szukam, nie wiem, zagadek, ten odpowiedzi. Zegar nie działa już. Stanął 100 razy. No nic, trzeba będzie w prawo iść, tylko ja się boję, że zaś mi zaraz wyskoczy ten kolega, a ja nie wiem, gdzie ja mam tam się schować. Bo ja zaczynam panikować trochę. Wy tego nie wiecie, wy tego nie słyszycie, ale ten... I żebym się bała, to nie jest ten, tylko ja się wkurzam, że będę musiała od tego momentu zaś biegać 100 lat za... Dobra. Tutaj, gdzie ja mam się schować ewentualnie, bo ja czuję, że on nadchodzi. Kuźwa, wiedziałam, że... Panie! Stół! Panie! No pod ten stół bym się schowała, kuźwa! Ja tam bym się schowała. I jeb, on stoi gdzieś tu za... Pa! Jeszcze mnie... Potwór złapał. Tuń się! Tuń się, proszę cię! On tu gdzieś jest? Jejku, jak pomału idzie! Jezus Maryja! Mamo! Zeskakuj. Znaczy, mama nie zeskoczy. Mamo! Aha, można go też przeczekać. Już? Poszedł se? A, halleluja, ale ja chcę wrócić, bo ja chcę pomacać tam te rzeczy. Proszę się. O Jezu, dzień dobry. Otwórz drzwi. No, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ha, ha, ha. Nie trafiłam, ale ze mnie zyzok jeden, kurde. Płoń i oddaj mi ten harpun. Tam na dole były dwa harpuny, to spoko. Tam nie tracę za dużo chyba. Tam jeszcze jeden był w ogóle. O, wszedł. Nie widzisz nic. Chodź. Tam jeszcze coś lezie za mną. Nie. Idź ty przez drzwi, kolego. Jeszcze coś tam krzyczy, już się dobija. Kurde, jak cię zaraz z pistoletu posprzątam. Aha, jeszcze wstał. Pan siekiernik wstał. O kurde, ale ja mam cela po prostu. Emocje sięgnęły zenitu. Stój! Stój! Jeszcze coś tam! Czy on zaś idzie, ten rawik cały? Używam mniej więcej to, co mam ten. Tam jest jeszcze naboje, są do snajperki. Harpuny są, więc spoko tam. Wezmę sobie siekierkę. Was nie spalę za kary. Co ja chcę zrobić, wiecie? Tam jest coś. U góry chciałam jeszcze ten obraz popatrzeć. Butelka. O, mrożące. No, weź. Kurde, no myślałam, że to pod ten stół się schowię. No, byłam w błędzie najwyraźniej. Dobra, uleczę się, bo tam na dole mam co leczyć się. Mam co leczyć. Mi to źle. No nie, no butelkę to mi zostaw, no. Wino, że się rozwalił, dobre. I jeb, zginę, ale bym się wkurzyła. Dobra, lecimy. Dobra, tam jeszcze jest ten korytarz, ale jeszcze chcę na górę wejść zobaczyć. Mnie tam będzie trzeba ten obrać pomacać, wiecie. Zobaczyć. To jest tak, no wiadomo, co tam będzie, no. Takie bez tego. Takie w tych, bez tego. Z prześcieradłem na głowie. Wszyscy stoją, żeby nie patrzeć.
Dobra, schodzę na dół, bo i tak będę musiała zejść na dół. Czy ja znam jakąś kombinację? Chyba nie znam. A tam widziałam coś do ten. Te śmieszne. Te śmieszne. Te części. Bardzo śmieszne te części. To dla ciebie wszystko jest. Zaraz cię będzie Rawik. Rawik, ja cię kuźwa proszę, no, czy jakkolwiek ty się nazywasz. Kto zgadnął? No nie, bo akurat kończę sobie cię też odcinek i zapiszę sobie. Czytuję grę, zapisuję, wiesz. Na razie na tym samym, no bo jestem mniej więcej to samo. Zobaczę jeszcze, jak tam mózgi moje. 3000? Nie, zostawiam. Zostawiam. Dobra, wiecie co, skończymy sobie tu odcinek. W następnym odcinku, no wiecie, pójdziemy dalej. Bo to jest bardzo sensowne i jedyne, właściwe. No i zobaczymy, co tam ten. No wiadomo, tam dalej muszę pójść pewnie, bo tam coś jest do zrobienia. Zobaczymy, co. Jaka zagadka, czy coś trudnego, coś nie. I potem pewnie tam też będzie to kombinacja dokładna tych dwa pokrętła. Już mam tam na dół do tego sejfu. I pewnie tam się coś uruchomi i poleci ta trzecia krew do tej fiolki, do tego mechanizmu, do fiolki. Aha. Do tego mechanizmu i no zobaczymy, jak to pójdzie dalej. No nic, dzięki za oglądanie, proszę subskrypcję, jeśli wam się podobało, komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi, gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, bo mi bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry The Evil Within. Dzięki, cześć.